Spójrz tam w górze w oddaleniu, jakaś postać chyli się. W tak żałosnym rozmodleniu klęczy Jezus Boży Syn. Cichutko śpi Getsemanice, lecz ciszę przerywa raz po raz westchnienie i ból, bo straszny ten bój przeżywa Jezus mój. Cichutko śpi Getsemanice, lecz ciszę przerywa raz po raz westchnienie i ból, bo straszny ten bój przeżywa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rozważając drogę krzyżową Pana naszego Jezusa Chrystusa, całym sercem bądźmy przy Nim. Niech wszystkie nasze myśli, uczucia, a przede wszystkim decyzje będą przy Panu, który za nasze ofiarany i wciąż je cierpi, w każdym człowieku i w całej ludzkości, w swoim mistycznym ciele, świętym Kościele. Uwielbiajmy Boga Ojca i dziękujmy za Jego miłość, jaką nam objawił swoim Synu, Jezusie Chrystusie, jako ukrzyżowanym człowieczeństwie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Na śmierć skazany. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławiamy Tobie. Panie Jezu, przepraszam Cię za każdy mój grzech, szczególnie ciężki, który powodował, że mojej duszy nie było miejsca dla Ciebie. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Pan Jezus na śmierć już skazany, uczniowie powierzyć nie chcieli, choć mówił i w to Getsemane, pomimo że cuda widzieli. I stała się rzecz niebywała, swój wyrok stworzenie wydało na Stwórcę Wszechświata i Pana, co służył i duszę i ciało. Niech grzech już nie rządzi tym światem, Ty prowadź nas Boże, nasz Panie. Brat niech już pogodzi się z bratem, prosimy, niech pokój nastanie.
Niech grzech już nie rządzi tym światem, Ty prowadź nas, Boże, nasz Panie. Brat, niech już pogodzi się z bratem, prosimy. Ja druga, Jezus bierze krzyż na ramiona swoje. Kłaniamy Cię, Panie Chryste, i błogosławimy Tobie. Panie Jezu, otwórz moje serce na mądrość płynącą z Twojego krzyża. Panie Jezu, chcę przyjąć każdy krzyż, każde doświadczenie i wiem, że mnie zmiąży. Bo Ty jesteś obok. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, miłuj się nade mną grzesznikiem. Żołnierze zdjęli już płaszcz z Pana. We własnego odziali. Stacja trzecia, Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci, Panie Chryste, i błogosławimy Tobie. Panie Jezu, przy Tobie uczę się, że upadanie nie jest obniżeniem szans w wyścigu do nieba, ale szansą na objawienie się Twojej w mojej słabości. Panie, gdy moja słabość rzuca mnie na ziemię, spraw, bym otworzyła oczy i zobaczyła Twoją twarz. Bądź przy mojej. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Upadł Pan Jezus pod tym ciężarem, to trwało chwilę długą boleśnie, poniósł się jednak i poszedł dalej, tak jakby mówił.
się podnieście. Czy rozumiemy dziś to przesłanie? Czy doceniamy, co się zdarzyło? Wiem, że pokłońmy, wołając Panie, zechciej nas wesprzeć miło. Stacja czwarta. Jezus spotyka się z Matką swoją. Kłaniamy Ci się, Panie Chryste, i Bóg z Tobie. Maryjo, od Ciebie uczę się, by w chwilach, gdy zalewa mnie zło, patrywać się w oczy Jezusa, pełne największej we wszechświecie miłości. Wtedy zyskuję siłę, by moje serce, choć przeszyte bólem, pozostało czyste. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Kiedy mi Cię, Synku, zwiastowali, to myślałam nie. Stacja piąta. Szymon pomaga Jezusowi nieść krzyż. Kłaniamy Ci, Panie Chryste, i Bóg z Tobie. Panie, Ty widzisz, jak oporne bywa moje serce, jak w drodze do Ciebie zwalniam i robię uniki. Przymuś mnie czasem do tego dobra, na który jeszcze mnie nie stać z własnej inicjatywy. I pomóż mi rozpoznawać nawet najdziwniejsze drogi Twojego przechodzenia. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.
Dostąpił zaszczytu wielkiego, bo szedł Cyrenejczyk z Jezusem. Nie pytał nikogo dlaczego, choć święty krzyż niósł pod przymusem. Lecz choć przymuszony był Szymon, to wielbił on Boga i Pana i znany go z jego dwóch imion, dlatego że godnie się starał, godnie się starał. Godnie się starał, godnie się starał, godnie się starał. My pokłon składamy Ci, Chryste, swą męką ten świat Tyś zratował. Krzyż serca zmienia na czyste, Twój krzyż i korona cierniowa. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Chryste, i błogosławiamy Tobie. Tak trudno często dojrzeć prawdziwą twarz człowieka. Panie Jezu, naucz nas odkrywać piękno i dobro w innych ludziach. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. O chwały pełne lice, przed którym światy drżą, za światy w proch padają. Kto cię tak zełczył, kto sprawił, że ziemski cudny blask, co gasił słońce tysiące, załamał się i zgasł. Stacja siódma, drugi upadek Jezusa. Kłaniamy Ci, Panie Chryste, błogosławiamy Tobie. Panie Jezu, upadający po raz drugi, jak jesteś mi bliski, gdy przygnębia mnie powtarzalność moich błędów i porażek, patrząc na Ciebie, chcesz się zgodzić na moją słabość, na to, że mimo wszystkich starań i wysiłków znów będę potrzebować Twojej łaski i przebaczenia. W Twoje ręce składam moją niemoc i wiem, że mnie nie odrzucisz. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Panek to było nowe rany, a droga do celu daleka. Cel straszny, choć przepowiedziany, Pan Jezus wszak wie, co go czeka. Pan Jezus wszak wie, co go czeka. W
wstydami o Chryste cierpiałeś. Nie wtedy przy Tobie nie było. Upadłeś, kochałeś, powstałeś. Nie patrząc na krew Twoje ciało, dziś życie zawierzam Ci, Panie. Uniżam się kornie, mój Chryste. Błagamy, niepokój nastanie, a serca nie będą już czyste. Stacja ósma. Jezus pociesza począce niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Chryste, i błogosławimy Tobie. Panie Jezu, naucz mnie płakać nad moją nędzą, nad moim uporem w budowaniu na piasku i własnych pomysłach. Chcę na nowo zapuścić w Tobie korzenie i czerpać z Ciebie życie, by moje gałązki się zazieleniły. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus i powiedział mi: nie martw się, jestem przy Bogu Twym, jestem przy Bogu Twym. Świat pogrążony w ciemności i zwracają się do mnie, pełen troski tak rzekł, pełen troski tak rzekł. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę, jeśli zeszli już z moich dróg. Powiedz, że szukam ich, powiedz, że szukam ich. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę, jeśli zeszli już z moich dróg. Powiedz, że szukam ich, powiedz, że szukam ich. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta, trzeci upadek Jezusa pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezus Chryste, i błogosławimy to. Panie Jezu powstający mimo bólu i wyczerpania, Twoja wytrwałość w przeżywaniu wszystkiego, co składa się na ludzkie życie, dodaje mi otuchy i zapału. Gdy mam dosyć i chcę się wycofać, patrzę na Ciebie i już wiem, że warto pójść dalej, choćby to miało wiele kosztować. Nieważne dokąd, ważne, że Ty prowadzisz. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, miłuj się nade mną, grzesznikiem. Jestem jak dziecko bezradny, póki mnie ktoś nie podniesie. Znów wraca uśmiech na twarzy, gdy mnie Twa miłość roz.
odzienie Twej twarzy. Rozpoczynam od nowa, bo kochać to znaczy powstawać, bo kochać to znaczy powstawać. Stacja 10. Jezus obnażony szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezus Chryste, i uchwalamy to. Panie Jezu, nie wiem, co przyjdzie mi w życiu utracić. Może to, co uważam za konieczne i niezbędne. A jednak chcę iść za Tobą, naśladując Cię do końca. Bo wiem, że Ty mnie nie opuścisz, a to wystarczy. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, miłuj się nade mną, grzesznikiem. Pan Jezus już szat obnażony, oprawcy rzucają swe losy, na ciemność zasłoje zasłony i grzmocy rozerwą niebiosa. Stacja 11. Jezus do krzyża przebity. Kłaniamy Ci, Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Tobie. Panie Jezu, wywyższony na krzyżu, zupełnie bezbronny, a przecież zwyciężający w Tobie odnajduje prawdziwą wolność, która daje mi siłę w najbardziej beznadziejnych sytuacjach. Gdy Tobie się powierzam, jestem niepokonana. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Rozpięty na ramionach, jak sokół na nie. Synu Boży.
ciężko pracujących, cierpiących na plecach. Rozwięcę na ramiona, jak sokół na niebie, Chrystusie. Panie Jezu, przez Twoją śmierć na krzyżu mówisz mi, że nie ma na świecie miejsca tak ciemnego, by nie mogła go rozświetlić miłość. Panie, jesteś moją jedyną nadzieją. Tobie ufam i patrz się nie będę. Panie Jezu, Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Jeśli Jemu zaufasz, nie zawiedziesz się. W każdej chwili przy Tobie będzie On. On do szczęścia wiecznego poprowadzi Cię. W troskach życia pomocą służą. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy się, Panie Chryste, i błogosławimy Tobie.
Maryjo, gdy przestaję widzieć jakiekolwiek rozwiązanie, weź mnie w swoje ręce, naucz trwać i wierzyć w to, co niemożliwe. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Pies swoją nuć Bogu na uwielbienie. On zawsze jest przy Tobie, o tym wiedz, co wiedzą życie daje radość serca. Czasem przyjdzie smutku przykry czas, bo on dla Ciebie poświęcił swe życie. Stacja 14. Jezus w grobie złożony. Kłaniamy Ci, Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Tobie. Ojcze, moja bezradność jest ciężka jak grobowy kamień, który przywalił wszystkie plany i oczekiwania. Ale zaczynam widzieć, że ona właśnie jest miejscem, w którym chcesz objawiać swoją chwałę, bo Ty jesteś Bogiem, moim Bogiem. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Jakbym bardzo chciał, by wysłuchał mnie ktoś, lecz do kogo mam iść? Głośno płakać chcę, ukroić ten ból, bo straciłem Ciebie dziś. Gdzie wybrać się mam? Gdzie jest mój Pan? Umarł na krzyżu wysiedzony. Co począć mam? Dlaczego
sam przemierzał świat, wszystkim miłość chciał dać, za co więc cierpiał tak. Wciąż słyszę Twój głos, że cierpienie ma sens, lecz czemu aż tak? Gdzie wybrać się mam? Gdzie jest mój dom? Umarł na krzyżu wyszycony. Co począć mam? Dlaczego? Bez Ciebie pójść mam. Jak się ciężko żyć, jak ugasić ten żal w piersi piekący mnie. Gdzie wybrać się mam? Gdzie jest mój dom? Umarł na krzyżu wyszycony. Co począć mam? Ciebie. Gdyby wrócił krótki mój czas, teraz stoję sam, nie wiem dokąd już mam. Czemuś zostawił mnie? Gdzie wybrać się mam? Gdzie jest mój dom? Umarł na krzyżu. Mam, dlaczego on okrutnie został umęczony? Panie Jezu, gdy chwila zwątpienia będziemy się wahać, czy warto dalej z Tobą dźwigać krzyż, przypomnij nam, że przez chrzest staliśmy się konsekrowani, a więc Tobie poświęceni, niech nasze serce zawsze powtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Wielki Bóg, zapłać za przeprowadzenie tej drogi krzyżowej młodzieży wraz z opiekunami, wychowcami, którzy byli przy nich, że oprawie muzycznej, to tu z tym wszystkim, którzy włączyli się do tej
Drogi Krzyżowej, operatorom, wszystkim, którzy, tak jak wspomniałem, właśnie byli odpowiedzialni za tą drogę krzyżową. Wielkie Bóg zapłać wam wszystkim tutaj zgromadzonym podczas tej pięknej drogi krzyżowej. Droga młodzieży, nie bójcie się wziąć krzyż. Nie bójcie się naśladować Chrystusa i być blisko Niego. Tak jak to mówił na środach, święty Jan Paweł szczególnie właśnie kierował to do młodzieży. Właśnie inwestować właśnie tą młodzież. Tylko nie bójcie się, bo to od was zależy to kolejne właśnie pokolenie, które właśnie dlatego bierzcie i naśladujcie Chrystusa, bierzcie ten krzyż i nie lękajcie się. Nie lękajcie się i za Chrystusem. Kiedy będziecie szli odważnie, On jest z wami. Tylko otwórzcie swoje serca dla Niego. Teraz wielki Bóg zapłać. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo na tę spokojną noc. Pan z wami. Niech was Bóg zajmuje mogący, Ojciec, Syn, Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Krzyż Satana w niej być kruszy.